Hej, Kamila, ja jestem Nadia. W dzisiejszym odcinku jesteśmy w końcu w Overpass. Teraz wybieramy sobie miejsce, gdzie jedziemy. To jest gra o kładach. Teraz trasa, czy ma być trudna, krótka, czy łatwa. A sobie po Sand Trap pojedziemy. Okej, no i teraz wybieramy pojazd. Oczywiście będzie kład. Jaki rozmiar kłada? Będzie o ten. No. Teraz pościszałem sobie wszystko grę i teraz wy mnie macie słuchać, a nie grę. Dobra. Okej. Aha. Ptaka słyszeliście, okej. Dobra. Czy to jest... Tam mamy wodę, piasek, jakiś most, latarnię morską. Ale po co ptaka słyszycie? Aha, już się wywaliłem. A więc sobie jak zwykle tutaj się można wywalić, ja tego specjalnie nie robię, po prostu zależy od terenu, ale halo, gdzie ja mam jechać, czekajcie. A, tam, dobra. No to po prostu zależy od terenu i od umiejętności jazdy po prostu. No ja tak umiem w to grać, to po prostu chodzi o to, żeby pokonywać jakieś trudne czasy, trudne tereny, no właśnie tak, tu na przykład. Okej, wiecie co, wolę się wywalić, bo... A dobra, jednak się udało ładnie wyjechać. Teraz ja gry nie słyszę, wy też nie. Dobra, musiałam z Szymonem tutaj trochę poganiać w ustawieniach. I na szczęście wszystko słychać, tylko no, oprócz tego głupiego ptaka. Ta plus 2 to jednak nie, że dobrze, tylko dodatkowy czas o 2 minuty, czy coś źle, słuchajcie. Dobra. Okej, o, jakieś trudne kłody. O, coś ciężko jeździ. No nie. Coś nie chce wyjechać, ale zaraz wyjedzie. Jak pojedziemy źle, no to nam pojawi się taki napis nieprawidłowy kierunek. I nas przyniesie na prawidłowy. Dobra. Jedź. Nie no. Oj, widzicie, już się zaczyna rozpęd. I jedziemy. No. Trzeba czasami z rozpędu, trzeba umieć technikę jakoś mieć. Tutaj strzałki pokazują w lewo, w prawo. No. I tak mamy jechać. Najwyżej się wywalimy. Przeniesie nas na prawidłowe miejsce. No albo, że ktoś umie bez wywalania, tylko trzeba opanować jak moment skrętu, że jak się przechylamy w prawo, to skręt w prawo, w lewo, no to w lewo, jakoś to tak, nie wiem, tak sobie po prostu myślę, o nie, teraz czas o plus 4, o nie. No i czyli widzowie, nie warto rozwalać tych żółtych chorągiewek, bo to jest źle. A ja na początku myślałam, że to jest mega dobrze, słuchajcie. Ale jak widzicie, niestety nie, no umyć tutaj kłada nie da się umyć, tylko trzeba po prostu od nowej gry, to wtedy będziecie mieli czyściutkiego. No tutaj widzowie chodzi po prostu o umiejętność jazdy i rozpoznawanie się z terenem i wiedzę o kładach, no ja właśnie się wywaliłem. Minuta, trzecia minuta mojego czasu, dwa okrążenia to są, a ja mam dopiero jedno. No i widzicie, widzowie, no dawno w tą gierkę zresztą nie grałem, więc to też może być z tego powodu. No, się wywaliłem, widzowie, no ale już wiem jak to objechać chyba. Dobra, jedź, jedź, jedź. Jak są jakieś trudne tereny, to nie wolno się zatrzymać, tylko trzeba na pełnym gazie to pojechać i raczej powinno być... No ładnie, więc tak ja to sobie wyobrażam. Dobra, okej. Bo ja sobie po prostu pościszałem wszystko, ja wam pokażę opcje, dźwięk mam ściszone, więc jest wszystko znów ładnie. No i teraz jest aż za cicho nawet, no ale ważne, żebyście wy mnie słyszeli. No ale dobra, troszeczkę sobie ominiemy. Czasami nieraz jedna przeszkoda potrafi być czasochłonna, że długo się ją po prostu pokonuje. No na przykład tak, ja tutaj.
No to jest mega ciężkie, jak ktoś dawno w tą grę nie gra. Overpass tak się nazywa. Okej, czasami można sobie ominąć, zależy jak ktoś umie. Dobra, nie bywal się, nie. Dobra. Jedziemy. Dobra. Aha. No i nie pojechałam na pełnym gazie, tylko po prostu no się zatrzymałam niepotrzebnie, nie wiem czemu. Jedź, jedź, tylko te ptaki też mnie tak tutaj męczą. Tak twierkają. To jest jakieś niepotrzebne, nie wiem czemu. No nie. No nie, no wiem, z tego nie wyjedziemy. Damy główne menu i wybierzemy inną trasę, no bo my z tego nigdy nie wyjdziemy. Czy ja z tego nigdy nie wyjadę. No i patrzcie, tutaj jest miejsce, tutaj można sobie byle jaką mapę wybrać, jaką wam się podoba. Na przykład możemy Old Canyon, jakieś pewnie kaniony będą. No i trasa. Trasa przez kaktusy, słuchajcie. Zobaczymy, no i dla odmiany, a nie, dobra, weźmy quada, model ten. Jedziemy, widzowie. Dobra, jedziemy. Okrążenie jedno? No dobra. W sumie dla mnie jest wystarczająco na początkującego. Dobra, enter. Pomijamy i jedziemy. Uwaga! Go! Dobra. Jedno okrążenie mamy, no bo nic mi tutaj nie pisze. Gdzie ja mam jechać? Chyba tu, dobrze, dobrze. No mam nadzieję, że będzie teraz bez upadków, bo byśmy nigdy sami z wizowi nie wyjechali, no. O, masakrycznie. No mam nadzieję, że już mniej więcej rozumiecie tą grę, o co mnie chodzi. No ja już rozumiem. Aha, no i się wywaliłem, już sobie. No i znowu w tym samym miejscu. A teraz pojadę, tak ich oszukam. Pojadę tu, strzałka w prawo. O, jakieś ciężkie tereny. Ach, tutaj w lewym do górnym rogu się pokazuje mój czas, ale widzowie, nie jest tak łatwo. Aha. No nie jest tak łatwo. Widzowie, wyjechać. A czemu teraz mi idzie indziej? Nie wiem. A nie, dobrze, dobrze, miejsce, dobra. Okej, dobra. Może teraz się jakoś ładnie uda, dobra. Jedzie się. Okej, jeszcze tu nie byłem, widzowie, albo żebym nie pamiętał, nie, no nie byłem, nie. Dobra, no jedzie! Dobra, wywala się lepiej. Wiecie, czasami się lepiej, widzowie, wywalić niż się męczyć. Czekajcie, gdzie ja mam jechać? Halo? Dobra, chyba tędy. Co nie? No, tędy, tu się bez wywalania. Dobra. Aha, no i świetnie. Dobra, aha. Myślałam, że pójdzie ładnie. I aha, okej. Świetnie. O, teraz, że nas już tutaj. Aha. Świetnie. Widzę, że z tego też będzie ciężko wyjechać. A, trzeba było tędy, dobra. Okej. Aha. I się wywaliłem znowu. O, to jest takie męczące, widzowie. O, no nie. Jedziemy z rozpędu. Dobra, udało się. Udało się. Dobra. Dobra, dobra. Trzymaj się, trzymaj. Ui, nie. No ja nie mogę. Co? Znowu tu? O, widzowie. Jak ta gra jest męcząca czasami, na przykład teraz. A już raz indziej widzę. Ja nie mogę. Ja tego widzę nie robię specjalnie. Po prostu to jest od ukształtowania terenu i umiejętności, jak już mówiłem. Dobra, jedzie dobrze. Dobrze, jedziemy i nie jedziemy. A, widzowie. Aj, no coś. Kiepsko widzę. Aha, no to fajnie. Fajnie, dobra, jedź.
Jedź bez wypadków, bez wypadków, bez wypadków, bez wypadków. No i nie wiem czemu, czasami przynosi w inne miejsce, czasami w inne, nie wiem. Tego, z tym się tak akurat nie spotkałam. Czemu mam taki prosty teren? Pewnie zaraz coś będzie grubego. Nie będziesz taki prosty. Skręcamy. No i właśnie tak mówiłem. Byłoby za łatwo, widzowie. Jak sobie grałem po filmie, to miałem mega trudne tereny. Dobra, skręcamy, skręcamy i się nie wywalamy. Dobra, o, kaktusy się zaczynają. Ciekawe, by mnie ukuły opony na przykład. Ale chyba nie. Dobra. Jedź. Do przodu, do przodu, do przodu. No i widzowie. No, plus 4, plus 6, plus 8. Czyli plus 8 dodatkowego czasu, czyli to jest źle, słuchajcie, bo będę miał większy czas od innych. Niestety, no ale no wiecie, no, czasami tak bywam. Dobra, widzowie. Także mniej więcej na tym polega ta gra Overpass. Więc możecie sobie grać, widzicie, to są inni uczestnicy. Więc mam nadzieję, że mniej więcej zrozumieliście tą grę, więc łapeczka, subskrypcja, komentarz, więc widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem, więc hej!